Wow! Pan Wiesław Keller i sygnał na sarnę. Jesteśmy w leśnictwie Kozin, dobrze powiedziałem? Tak jest, dokładnie tak. Na terenie leśnictwa Kozin, w nadleśnictwie Cewice. O, i teraz już wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy. Sygnał na sarnę nie przypadkiem, bo sezon na rogacze się zaczął. Dokładnie tak, a to był sygnał, który w zasadzie żegna sarnę z Knieją, ponieważ ten sygnał grany jest na pożegnanie sarny z Knieją. Wtedy, kiedy szczęśliwy łowca, święty Hubert, zdarzy mu rogaczem, myśliwy żegna tą sarnę z Knieją tym sygnałem. Czyli to jest taki hołd dla tego zwierzęcia. Dokładnie tak, tak możemy powiedzieć. Hołd oddany zwierzęciu. To zanim porozmawiamy sobie o etyce łowieckiej, bo chciałbym, żebyśmy poruszyli tą tematykę dzisiaj, to ja powiem, co będziemy robić. Skoro sarna, no to nie może zabraknąć króla odcinka, czyli rogacza. Mam takie pokrojone mięso, to jest generalnie udziec i okolice sarnie. I zrobimy to w kociołku myśliwskim. Taka moja wariacja na temat kociołka. I mam taką prośbę, żeby pan pomógł mi tutaj kroić, bo musimy pokroić trochę sprzętu. Z przyjemnością. Trochę zestawie towaru. Tajny środek, którym okrasimy. Zbogaci smak. Zbogaci smak. Podbije ten smak. Tak jest. Kapusta będzie nam też potrzebna, ale trochę później. Szkło może. To co, ja poproszę, żeby pan pokroił te warzywka. Jak najbardziej. A ja pokroję pozostałe i będziemy sobie rozmawiali w międzyczasie o etyce łowieckiej. Coś, co jest, tak szczerze mówiąc, bardzo ważne. Tak? No, dla każdego myśliwego ta etyka jest bardzo ważna, ponieważ chociażby ten sygnał, który rozbrzmiał, to jest jeden z elementów naszej kultury łowieckiej, kiedy myśliwy nie tylko pozyska tą sarnę, ale chce ją właśnie w godny sposób uczcić, pożegnać z Knieją przez taki sygnał. Że to taki jeden z elementów naszej kultury łowieckiej. Ale ta kultura też się wiąże z kulturą staropolską jak najbardziej, bo o tym już nieraz mówiliśmy w naszych odcinkach wcześniejszych, ale to jest chyba taki przykład taki aż namacalny. Tak, wydaje się, że te sygnały, muzyka myśliwska w rzeczywistości to są takie najbardziej powszechne, powiedzmy, elementy tej kultury łowieckiej i chyba najczęściej stosowane. Kultura piśmiennicza, malarska, rzeźba, to wszystko są elementy kultury, gdzie one również są kojarzone z elementami łowieckimi i są cząstką naszej kultury narodowej, ale ten element taki najbardziej chyba powszechny to muzyka i sygnały myśliwskie. To jeszcze trochę chciałbym się zapytać o ten element etyki. Różne środowiska różnie mówią o myśliwych, to nie mamy co się tak jakby oszukiwać. Ale to nie jest tak, że myśliwy idzie do lasu i strzela, co popadnie. Z całą pewnością. Są zasady selekcji, które mówią o tym, że strzelamy sztuki chore, słabe, te takie herlawe. Natomiast niewątpliwie w dzisiejszych czasach, kiedy ilość zwierzyny w lasach wszelakich jest bardzo duża, jest to też element redukcyjny, ponieważ no, gdyby łowiectwo, myślistwo przestało istnieć, rzeczywiście problem chyba byłby jeszcze większy, chociażby przez szkody łowieckie. Także ten element kultury jest też podyktowany, pielęgnacja tej kultury i samo polowanie musi występować, ponieważ, no, mówiąc krótko, zwierzęta by się rozrosły, że tak powiem, w niespotykane ilości, no i byłyby rzeczywiście szkody, co by powodowało konflikty chyba jeszcze większe, jakie dzisiaj mamy, o jakich mówimy. Chyba myśliwy już jak na zasadzie, już na etapie kandydata do myśliwego uczy się tego, prawda? Tak, zgadza się. Jak to wygląda, taki etap szkolenia? Jakie są elementy? Żeby zostać myśliwym, trzeba przejść etap szkolenia. W różny sposób to się dzieje. Jednym z możliwości zdobycia, że tak powiem, takich arkanów myśliwskich jest odbycie stażu łowieckiego. W kole łowieckim, bądź to w ośrodku hodowli zwierzyny. I to najczęściej się w ten sposób dzieje, ale ci, którzy mają pasję, że tak powiem, troszeczkę wcześniej zrodzoną i powiedzmy, że szkolą się z zakresu leśnictwa, to mają też przedmiot łowiectwo i oni jak gdyby z tego stażu są zwolnieni. Czyli... Aha, czyli jak już człowiek jest leśnikiem, tak, czyli on przez skończy takie technikum leśne na naszym terenie, chociażby w Warcinie, tak, to już takiego stażu nie musi odbywać. To już stażu nie musi odbywać, co nie powoduje, że musi odbyć kurs, musi zdać egzamin. Ale sam staż,
który ile trwa, czasu trwa taki staż tak, właśnie? Który trwa na ogół jeden rok. To jest taki minimalny okres stażowy w kole łowieckim wynoszący jeden rok. Oczywiście jest jeszcze jeden ważny element, dzisiaj bardzo mocno postawiony, uważam, że bardzo dobrze, to są badania lekarskie, które są wykonywane przez wielu specjalistów, począwszy od tych takich najbardziej prozaicznych, czyli badanie wzroku, a skończywszy na badaniach psychologicznych, gdzie taki młody kandydat również musi przejść takie badania i wydawane jest mu zaświadczenie o możliwości wykonywania polowania. Dobra, to teraz trochę o naszej potrawie. My tutaj kroimy różnego rodzaju warzywa i pokroimy także boczek. Dlaczego użyję boczku? Bo sarna jest dość chudym mięsem i kruchym, więc trochę tego boczku wieprzowego zużyjemy. Dodamy do tego, jak widzicie Państwo, ziemniaki, cebula. W tym przypadku będzie różnokolorowa cebula, bo ona też za chwilę będzie siekał czerwoną. Typowa włoszczyzna, czyli pietruszka, marchewka, seler, por. Trochę kwasowości dodamy kiszonym ogórkiem. Myślałem o kiszonej kapuście, ale stwierdziłem, że jednak kiszony ogórek będzie też fajny, podbije trochę smak. Zalejemy to wszystko bulionem, bulion na kościach sarnich i na warzywach. Troszeczkę doprawiony, ale mocno doprawiony, bo on nada całą słoność i smak. No i oczywiście tajny składnik, o którym też powiemy, bo różnego rodzaju nalewki to też taki element jak najbardziej związany z tradycją staropolską, a dwa z łowiectwem. No tak, nalewki to nie czysty alkohol, ale rzeczywiście to mieszanina różnych ziół. Tutaj w tym przypadku dzisiaj chyba będziemy dodawali nalewki, która jest charakterystyczna dla i zwierzęcia, i czasu, w którym mamy przyjemność się spotkać, ponieważ jest to nalewka z mniszka lekarskiego. Jak sama nazwa mówi, to roślina lecznicza, wykorzystywana w medycynie, w tym przypadku okraszona tylko troszeczkę alkoholem i myślę, że będzie stanowiła dodatkowy, nie chciałbym powiedzieć wspaniały, ale składnik tej dziczyzny, w tym przypadku sarniny. No ale sam mniszek jest super rośliną, bardzo zdrową, pomagającą w wielu schorzeniach, no chociażby pomaga wszystkiego rodzaju układy krwionośne przy nadciśnieniu i tak dalej. Doskonale działa na trawienie, więc wszystko jak najbardziej ku zdrowotności. Ku zdrowotności, tylko i wyłącznie. Zresztą wszystkie nalewki są spożywane, konsumowane tylko i wyłącznie dla zdrowotności i dla podtrzymania pięknej tradycji, a może i troszeczkę dla humoru spotkań. No dokładnie. Kociołek jest już wyłożony liśćmi kapusty, tutaj może pokażę do kamery, nie wiem, do tej chyba. Liśćmi kapusty, będziemy układać na nim warstwami wszystko. No dodamy to trochę tego właśnie wspomnianego wcześniej boczku, trochę do tłuszczu. Teraz kociołki są bardzo modne, nawet zauważyłem, że pojawiały się programy w internecie z udziałem kociołków tego typu. Kociołków myśliwskie tak nazywane one są. Ile w tym prawdy? Dużo w tym prawdy, ponieważ jak to nawet nasz narodowy wieszcz pisał, w kociołkach bigos grzano. Czyli ten pierwotnie spożywany bigos przez wielu łowców był przygotowywany w takim staropolskim, pięknym, można powiedzieć nawet myśliwskim kociołku. Może i czas by było kiedyś zrobić taki bigos właśnie z dziczyzny w kociołku na ognisku. Mięso sarny jest niczym niedoprawione, jest po prostu bez soli, bez pieprzu. Samo w sobie jest dobre. Zresztą wydaje mi się, że dobrym składnikom, a to jest naprawdę rewelacyjny składnik, nie potrzeba żadnych cudów. Wystarczy tylko to, co ono ma dobrego w sobie. Różnokolorowa cebula, troszkę ją rozłożymy. Trochę warzyw. To mamy ułożone. Co tu mamy ciekawego jeszcze? No, chyba najpodstawowy składnik jeszcze, może mięcha. No mięcha, właśnie tak, teraz rzucam mięcha, bo tego mięcha to nigdy za wiele. Skoro ma być sarnina, to musi być mięso sarny. Dobra, teraz kolejna warstwa cebulki. Nie mamy jeszcze pora. Już rzucamy, już pory, to zaraz to rzucimy. Kilka ząbków czosnku, rozmaryn, kiszony ogórek na wierzch, jeszcze go sieknę tutaj. Na koniec trochę ziemniaków i cebuli.
bardzo istotny składnik. Żeby nie było za dużo, to damy miarkę. Pachnie jak ta łąka. Nie wiem, czy kamera chwyci łąkę, no tutaj z boku, ale pachnie kwiatki mamy. Kwiatki właśnie mniszka do środka. O, liść laurowy nam ucieka. Jeżeli chodzi o przyprawy, nie dawałem soli, pieprzu, jak mówiłem Państwu już na samym początku. Zalejemy to bulionem na kościach sarnich z warzywami i czosnkiem niedźwiedzim. I to powędruje do ognia. Zakręcamy na maksa. No i to, do ogniska. Nie wiem, godzina to minimum, dwie pewnie będzie potrzeba nam. Mam nadzieję, że zostało dobrze zakręcone, się przekonamy za parę chwil. Mam nadzieję, że nie spalimy tego jedzenia. A my co, zapraszamy? Mnie już leci ślinka. Za jakiś czas mi deszcz. Two hours later. Nasz kocioł chyba już doszedł, ja już jestem gotowy. Wyciągam go. Głód doskwiera. Czas sprawdzić. Uch! To trochę przesadziliśmy. Trochę przeciągnęliśmy czas bytowania kociołka w ognisku i lekko nam się przypalił. Ale ze środka to wszystko. To tylko zewnętrzne. Jest ok, kapusta się nam przypaliła. Niektórzy kucharze przypalają sianko specjalnie, żeby nadać potrawie aromatu, a my przypaliliśmy kapustę. To co, próbujemy? Próbujemy, aż jestem... Trochę się przeraziłem, szczerze mówiąc, jak go otworzyliśmy. Zaczynam od mięska. Mięsko jest super. Przynajmniej u mnie. Ziemniaczki. Przelane bulionem. Smakuje. Mimo tego jakby zwęglenia trochę kapusty, wszystko jest ok. Drodzy Państwo, róbcie kociołki, tylko pilnujcie bardziej niż my dzisiaj, bo trochę się zagadaliśmy. No i wyszło jak wyszło, ale da się zjeść, jest to całkiem smaczne. I naturalne na pewno. I naturalne na pewno. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za opowieści o tej etyce łowieckiej, która jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że nasi widzowie załapią tego bakcyla. Z całą pewnością. Wierzę w to również. Dziękuję również za miłe spotkanie. Dziękuję.